Dzień dobry, czas na nas, na Wstaje Witamy Dzień. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ania Soporek. Maciej Dolega. Kłaniamy się. Dzisiaj, proszę Państwa, dzień pozytywnie zakręconych i ten pozytywnie zakręcony duet będzie Państwa przeprowadzać do godziny 6.50 i jedno jest pewne, ciekawych gości, ciekawych tematów u nas nie zabraknie. Ja myślę, że TeleExpress powinien u nas zrobić jakiś temat dzisiaj, bo tam przecież jest galeria osób pozytywnie zakręconych. 6.15, dr Michał Sutkowski pojawi się, dlatego że mamy dziś kolejny upalny dzień. Mieliśmy też tropikalną noc w Warszawie na termometrze. Nawet 24 stopnie w nocy. Podczas takich gorących nocy organizm ludzki, który nie jest do tego przyzwyczajony, a my nie jesteśmy w naszej strefie klimatycznej, nie regeneruje się. Podobno trudno się śpi, ciężko się śpi, chociaż ja nie miałam z tym większych problemów dzisiaj. Ale szybko spałaś na pewno. Na pewno. Drodzy Państwo, odpowiednie nawodnienie, ale też na pewno czapka, jakiś kapelusz, okulary przeciwsłoneczne. Może parasol. Może parasol, dokładnie. Natomiast na pewno osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, no gorzej znoszą upały i temperaturę powyżej 30 stopni, także warto zwrócić szczególną uwagę. Ale Państwo też wypoczywają nad Bałtykiem, więc o 6.40 pojawi się u nas Joanna Ornoch z organizacji MSC zajmującą się zrównoważonym rybołówstwem i opowie o rybach z Bałtyku. Jakie te bałtyckie ryby możemy jeść? Które są z legalnych połowów, a które może nie? Które teraz są niedopuszczalne, żeby je jeść świeże? No bo mrożone pewnie możemy, ale kto chce jeść mrożone ryby, kiedy jest się nad morzem? A ponoć za mało tych ryb pijemy, ponoć. Przeciętny Polak w ciągu roku je tak mniej więcej 12-13 kg, a na przykład Hiszpan czy Portugalczyk ponad 40 kg. Także niestety, drodzy Państwo, warto jeść ryby. Podobno eksperci twierdzą 2-3 razy w tygodniu, bo to przecież źródło kwasów omega-3, ale też i dobrego białka. Natomiast Maciek już pokazuje, punktualny kolega jest. To oznacza 6.04. Serwis Info. Tak, a dzisiaj Damian Stanisławski na posterunku. Witajcie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, Damianie. Prosimy. Zacznijmy zatem serwis. Do zobaczenia o 6.30, postaramy się być punktualni. A teraz, drodzy Państwo, no tak mówimy, że kochamy wakacje, kochamy lato, kochamy słoneczne dni, ale kiedy temperatura przekracza 30 stopni, to dla naszego zdrowia może być niekoniecznie dobrze. Tak, na pewno osobom z problemami z krążeniem, osobom nieco bardziej dojrzałym, no może to być dla nich kłopotliwe. Już teraz w studio u nas dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry, pan doktor. Z dużą energią zawsze i pięknie opowiada o tym, jak sobie radzić w życiu. No i jak sobie radzić z takimi upałami też? Czy są na to jakieś metody, sposoby? No, a wy dobrze zrobi? Sok pomidorowy, tak, jak najbardziej. A jeszcze chciałam dopytać, no bo wszyscy radzimy sobie z upałami lepiej bądź gorzej, natomiast na przykład niemowlę, no nie mówi, ewentualnie płacze, prawda? Czy jakoś należy szczególną uwagę zwrócić na takie małe dzieci? Oczywiście, osoby starsze i małe dzieci są bardzo narażone i tutaj... Przyjmujmy płyny, dużo wody zmineralizowanej, jak mówił pan doktor Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzisiaj nam tłumaczył, jak przetrwać w tym upale. Na pewno jeszcze kilka dni upalnych sprawdzić. Sprawdzimy, a dokładnie nie my, a Mariusz Kłopecki. Do zobaczenia. 6.00. Wszystko się zgadza, do zobaczenia. A teraz, drodzy Państwo, zapowiadany temat u nas o rybach porozmawiamy. Eksperci no, zachęcają do tego, żeby minimum 2 razy w tygodniu jeść ryby. Jakie ryby jeść? No właśnie, mówi się, że niby dorsza, łososia, ale czy to jest rzeczywiście dobry wybór na przykład w Polsce i czy w ten sposób wspieramy morzem, na przykład Morze Bałtyckie, czy niekoniecznie? Ten temat teraz rozszerzamy. Joanna Ornoch z organizacji MSC jest już z nami. Dzień dobry, witam. I chcemy sobie na przykład, dorsza bym sobie zjadł świeżo. I czy on rzeczywiście będzie świeży? Czy my teraz możemy dostać tam dorsza, takiego prosto z wody? No akurat... Przecież. Joanna Ornoch, organizacja nad Bałtykiem, to polecamy. Ale bardzo ważne, aby być świadomym konsumentem i wybierać właśnie ryby z oznaczeniem MSC. No, natomiast mamy teraz taką ciekawostkę. Miłośnicy ceramiki mogą stracić głowę i zawartość portfeli zdecydowanie. To na pewno. Rozpoczęło się bolesławieckie święto ceramiki. Ponad 100 wystawców i tysiące talerzy, misek i dzbanuszków. Przejęcie także władzy w Polsce. Dziś mamy Dzień Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Antoni cały czas pozytywnie zakręcony na temat prasy. Bardzo cię najbardziej znamy. A to już wszystko, kochani, jeśli chodzi o Wstaje Dzień. Ale zapraszamy Państwa na jutro. Natomiast teraz już na naszej antenie program Jak Oni Kłamią. Pięknego dnia Państwu życzymy. Do zobaczenia.